Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej. Spenska Mesa, Centrum Kongresowo-Hotelowe, tu nieopodal Hali Skandynawium w Göteborgu. Od kilku dni tętni życiem, bo właśnie tu zorganizowano piękną, efektowną i kolorową strefę przyjaciela piłki ręcznej. Tłumy odwiedzających, mnóstwo dzieci zaangażowanych, a także atrakcje nie tylko dla najmłodszych. Za moimi plecami mecz najmłodszych szczypiornistek. Wczoraj między innymi pokaz piłki ręcznej na wózkach. Dużo także przygotowanych stoisk przez partnerów, sponsorów. Można wygrać nagrody, można brać udział w konkursach o piłce ręcznej, można testować różne gadżety technologiczne. Myślę, że to taki wielki plus dla organizatorów tych mistrzostw, które na pewno nie są udane ze względu na występ samej reprezentacji Szwecji. Natomiast trudno nie zauważyć zaangażowania organizatorów, żeby tu dopiąć wszystko możliwie na ostatni guzik. Dużo akcji promujących piłkę ręczną i to krok na pewno w słusznym kierunku. I właśnie w ten sposób trzeba postępować w kolejnych turniejach mistrzowskich, czy w Niemczech, czy we Francji za 2 lata. Dziś ostatnie rozstrzygnięcia, poznamy wszystkich medalistów Mistrzostw Europy. Polki wczoraj poznały swojego czerwcowego rywala w kwalifikacjach play-off do Mundialu, który w przyszłym roku odbędzie się w Niemczech, to Rosjanki. Mogliśmy na pewno mieć więcej szczęścia w losowaniu, ale z tą Rosją mamy dobre wspomnienia, czy z Kwidzyna, czy z Gier, czy z Herning. W tych ważnych meczach o stawkę wygrywaliśmy na cztery ostatnie mecze, zatem nie bójmy się zbornej, a jeszcze do czerwca kilka miesięcy czasu jest i wszystko może się w piłce ręcznej zdarzyć. Szanowni Państwo, to moja ostatnia już wideorelacja ze Szwecji, 25 relacji z meczów, z 4 hal, setki kilometrów przejechanych tu, by relacjonować dla Państwa wydarzenia Czempionatu Starego Kontynentu. Moja obecność i mój tak długi pobyt w Szwecji nie byłby możliwy bez kilkunastu osób. Za to wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. A ze względu na ten wyjątkowy okres, na to, że za kilka dni będziemy mieli Boże Narodzenie, chciałbym wszystkim kibicom piłki ręcznej, wszystkim ludziom związanym w Polsce ze szczypiorniakiem życzyć szczęśliwych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i tego, by nowy 2017 rok był jeszcze dla nas lepszy i obfity w sportowe sukcesy. Z Messa, z Centrum Kongresowego w Göteborgu, po raz ostatni w grudniu 2016 roku w czasie Mistrzostw Europy dla Handball.pl. Michał Pomorski. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dostawca gazu ziemnego i energii elektrycznej.